Cześć! Witajcie w Zaprojektuj Swoje Życie. Przed Wami rozmowa z Tomkiem Czechowiczem. Długo oczekiwana, chyba z 18 miesięcy czekaliśmy na Tomka. Mocno się spóźnił z tym nagraniem, ale mamy to. Mamy to. Tomek Czechowicz, inwestor zarządzający MCI, funduszem, który inwestuje w tej chwili w duże przedsiębiorstwa. Kiedyś inwestował w przedsiębiorstwa mniejsze, to się nazywa Venture Capital, czyli kapitał podwyższonego ryzyka, teraz bardziej private equity. Tomek opowiada o tym, jak budował pierwszą swoją firmę w życiu, czyli JTT, jak zmienił to później na MCI, trochę historię swojego życia. Dużo rozmawiamy o tym, jak działa cyfrowa transformacja, jakie blaski i cienie tego, jak będzie zmieniała się Polska i świat w ciągu najbliższej dekady. Bardzo ciekawa rozmowa z ciekawym człowiekiem. Chyba pierwszy raz Tomek dość mocno otworzył się na wywiadzie, mówiąc o balansowaniu swojego życia prywatnego, sportu i pracy. Może to być coś ciekawego dla Was. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Na każdym kroku świat podsuwa Ci znaki, które wskazują właściwy kierunek i pomagają Ci podejmować trafne decyzje. Jeśli chcesz inwestować w startupy, to właśnie nadarza się okazja do zrobienia decydującego kroku w stronę zbudowania przemyślanego portfela inwestycyjnego. Nie ignoruj znaków. Zapisz się na pierwszy w Polsce kurs inwestowania w startupy, który umożliwi Ci zdobycie wiedzy, której pozazdrości Ci niejeden doświadczony anioł biznesu. Wejdź na zaprojektujswójbiznes.pl/kurs. Czekam na Ciebie. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień, w czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości, zadajemy im trudne pytania, staramy się zrozumieć, co ich napędza i jakie trudne decyzje podejmowali w swoim życiu i w biznesach. Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka, napiszcie komentarz. Sztuczna inteligencja YouTube'a i programów podcastowych bardzo to lubi. Jeżeli nie byliście jeszcze na zaprojektujswójbiznes.pl, zapraszam Was bardzo serdecznie do zapisania się na newsletter, dołączenia naszej społeczności i poczytania, co tam jest, bo tam jest bardzo dużo bardzo ciekawych ofert właśnie dla Was. A dzisiejszym gościem jest Tomek Czechowicz. Cześć. Założyciel funduszu, czy też grupy MCI już w tej chwili i paru innych rzeczy. Znana osobowość w świecie inwestorów. Tomku, bardzo dziękuję, że przyszedłeś. Rok czasu się umawialiśmy na to nagranie. Od twoich urodzin chyba poprzednich. No to już trochę dłużej. Trochę dłużej, tak. Czyli Tomek jest rok czasu i godzinę 15 spóźnione na nagranie. To były urodziny. Nie, tu wiesz, mamy takie wiesz, ci po 50 i ci przed 50, zupełnie inny zestaw pytań jest. Ty dostaniesz ten taki mieszany zestaw pytań jeszcze. Możemy tak? Proszę bardzo. Mam takie klasyczne pytanie, które zadaję wszystkim. Jak do tej pory wyglądało projektowanie twojego życia? Jak miałem 3 lata, siedziałem na basenie, na balkonie. Nie było basenu wtedy, nie? Były baseny, ale otwarte, nie? Tak. I po prostu tak sobie zaprojektowałem. No, no co ty? To pierwszy raz mówię. Ale wymyśliłeś, że będziesz inwestował w firmy? Tak, sobie pokładam. Znaczy nie. To głęboka komuna była, no. Nie, że wymyśliłem, ale tak mniej więcej sobie gdzieś tam zaprojektowałem. Jak miałeś 3 lata? Tak, że chcę być, że będę chciał być successful. No. Mhm. Czyli sukces. A jak zdefiniowałeś w wieku 3 lat sukces? Nie wchodźmy w to. Nie, to bardzo interesujące. Nie wchodźmy w to. Zostawmy to. No dobrze. Czy pamiętasz, jak zarobiłeś pierwsze pieniądze? Zarobiłem. Pamiętam, jak kolekcjonowałem, kiedyś były takie książeczki z serii chyba Tigre to się nazywało, czy coś. Lata 70. kosmiczny czas. I po prostu ja sporo tego skolekcjonowałem, w pewnym momencie sprzedałem to w antykwariacie i kupiłem wieżę audio-wideo, bo zawsze mnie ciągnęło do elektroniki, nie? Czyli z książeczek udało ci się wieżę kupić. Tak, w sklepie. Były takie sklepy dla górników. No to nie audio-wideo, to chyba audio samo wtedy. Audio, tak. Bo teraz mówimy tym językiem teraz, nie? Tak, to było audio. Wieże hi-fi wtedy, tak? Hi-fi, tak. Produkcji Diory Dzierżaniów. Mhm. Także to takie. Tak, znaczy to był taki... A nie, pierwsze pieniądze to zarobiłem, pamiętam, na
koloniach kiedyś, żeśmy sprzedawali bułki, jagodzianki na plaży. Czyli wszedłeś do sklepu? Tak, bo skończyły nam się pieniądze. Tato wyszli pieniądze, jakby to działało długo. To nie było wtedy elektronicznych przelewów. Więc nie było blika. Nie było blika, więc żeśmy poszli sprzedawać jagodzianki na plaży. To były takie 5-7 lat przygody, nie? A takie pierwsze, powiedzmy, bardziej regularne pieniądze zacząłem zarabiać sprzedając oprogramowanie, a potem hardware na giełdzie komputerowej w Wrocławiu, nie? Mhm. I to była połowa lat 80., nie? Okej. Okay. I tak powstało JTT w pewnym sensie? Później troszeczkę powstało JTT. Ja zacząłem mniej więcej tak w połowie liceum, tak? Czy tam tak druga klasa liceum i zacząłem jakby być regularnym jakby bywalcem na giełdzie komputerowej we Wrocławiu i Warszawie, tak, jeżdżąc. I zacząłem od sprzedaży software'u. Miałem też pierwszych klientów, do których pisałem program. Napisałem taki prosty program ERP-owy, to za dużo powiedziane, finansowo-księgowy, dosyć pół roku mi to życie zabrało. A w czym pisałeś? W Pascalu? W Basicu. Basicu, tak. A to ciężki język do napisania takiego softu. Tak. W Pascalu coś tam pisałem kiedyś, ale Pascal fajny był. No. Mhm. Już po kolejnych języków Assembler na chwilę opanowałem. Nie? Ja miałem Assemblera, Pascala i Basica, już do C nie doszedłem. Tak, to dokładnie to samo. Mhm. To problem chyba generacji, z której jesteśmy. Jesteśmy bardzo młodzi, a przynajmniej no tak się czujemy. I to były fajne, tak, ale to fajna była zabawa z tym programowaniem. To było wtedy ciekawe, bo to były lata 80. Jakby była taka inna rzeczywistość, te komputery i tak dalej, więc napisałem te rzeczy, no i potem zacząłem produkować taki hardware, czyli takie floppy disk drives dla komputerów domowych, żeśmy kupowali odrzuty chyba z Elwro wrocławskiego, mieli takie floppy, taki hardware, taki SAT to floppy disk drives do dużych komputerów, żeśmy to obudowywali... 5,5 cala jeszcze wtedy chyba. 5,25 cala, tak. Obudowaliśmy to jakby obudową metalową, którą... I zasilaczem i sterownikiem, bo tam jeszcze był problem sterowników, nie? Czyli trzeba było jakby przekodować to, co wychodziło z komputera na to, co wchodziło do floppy disk drives, nie? No i instrukcja obsługi, software zarządzający, nie? I, że tak powiem, 80% marży na produkcie był. Miałem sporo klientów. Mieliście taką OEM-ową produkcję prawie, że... Tak, no to był rzeczywisty proces produkcyjny. A to wynikało z twoich zainteresowań ta elektronika i potem studiów? Tak, ja miałem świra na punkcie elektroniki wtedy, to znaczy, bo wtedy nie było, znaczy IT się rodziło, nie? To znaczy de facto jeszcze jakby tam, powiedzmy, dekadę wcześniej pojawiłem się taśmą performowaną, czyli to takie dziurki do komputerów Odra. Więc ja miałem dużo takie hobby związane z budowaniem układów elektronicznych, jakie własne radia i tak dalej, tego historii, więc mnie to strasznie kręciło. Potem doszło oprogramowanie na komputerach, więc to było takie połączenie elektroniki z programowaniem. No i też to była duża oszczędność, bo wtedy te dyskietki małe były bardzo drogie, te dyskietki duże były dużo tańsze i to był taki huge value, nie? A na Zachodzie nikt tego nie robił, bo tam jakby nie było tej potrzeby, żeby klienci, którzy mieli swoje komputery na 3,5 cala, jakby nie potrzebowali dodatkowej stacji dysków, żeby zaoszczędzić na dyskietkach, bo dla nich to tam nie był duży wydatek, a w Polsce jakby szukano tych wszystkich oszczędności, no bo to były lata 80. i tam średnie wynagrodzenie wtedy było 15 dolarów, nie? To trzeba pamiętać. Miesięcznie. Nie? Tak, tak. Tak, to nam się wydaje abstrakcyjnie, tak, jak patrzymy na inne kraje w tej chwili, ale to była Polska. Tak. Ale był duży popyt. No. Myśmy sprzedali sto kilkadziesiąt egzemplarzy? To było dużo pieniędzy wtedy, nie? Dużo. Kupiłem małego Fiata 126P. Za to? No też, tak. I do mnie dojeżdżałem do mojego liceum. No tak, samochodem jeździć do liceum to było coś. Tak. To tylko parę osób robiło zawsze na roku. Znaczy z reguły dzieci bogatych rodziców, nie? Też, tak. A bycie bogatym na latach 80. też było skomplikowane. To nie było proste, tak. To było takie... To masz rację. A ty sam na to zarobiłeś. Tak. Skąd pomysł na taką firmę, jak i JTT? To była taka ewolucja tego biznesu, bo ja robiłem ten software, hardware, nie? Czyli to stworzyło tak, się to, z czasem? To się tak tworzyło. Gdzieś potem skończyłem liceum, zaczynałem studia na elektronice we Wrocławiu. I rzeczywiście ten pierwszy rok tego życia studenckiego był tak, mi oderwał od biznesu i tak jakby... Włączyłem się w życie studenckie i też tam też intensywna była dosyć ta matematyka, muszę przyznać, na elektronice, czy na politechnice w ogóle była bardzo intensywna, więc ale tak jakby gdzieś tam po jakimś czasie stwierdziłem, że,
że to trochę nudne, nie? I trzeba coś zacząć robić też biznesowo, nie tylko jakby udzielać się naukowo i studencko. Nie? Analiza matematyczna na pierwszych latach studiów. Tak, tak. Bo ja robiłem informatykę, to miałem było... Poważne, tak, tak. Tu miałem poważną przygodę. Mi się wydawało, że jestem świetny z matmy, wszedłem na te studia i nagle... No, ja byłem olimpijczykiem, więc jakby ja się generalnie od trzeciej klasy liceum nie uczyłem już matematyki, bo jakby... Chodziła sama, nie? To znaczy ja byłem olimpijczykiem tam na dosyć dobrym poziomie matematycznym, ale jak dostałem uderzenie na egzaminie na politykę wrocławską, to, że tak powiem, moja samoocena została mocno skorygowana i zrozumiałem, że człowiek nigdy nie ma wiecznego sukcesu czy tego, więc jak się zmienia półkę, to się zmieniają tak, wymagania, tak, prawda? Tak, naprawdę matematyka na Politechnice wtedy była na była taka bardzo probabilistyka. Mieliśmy tak. Ja pamiętam, że to już był totalny kosmos matematyczny. Ale ja pamiętam czytanie tego podręcznika i nie potrafiłem zrozumieć, co tam jest napisane, nie? Tak, czwarty raz czytając. Ja niestety wtedy, jak rozkręcałem JTT, więc cały czas jakby byłem zajęty biznesem, więc nie chodziłem na zajęcia i potem jak przyszły egzaminy, to mało nie wyleciałem z tej elektroniki. Musiałem naprawdę wziąć dużo korepetycji, żeby nadrobić jakby brak uczęszczania na semestry, na zajęcia na semestrach, więc to było takie dosyć duże takie zderzenie z rzeczywistością naukową. A jak sfinansowałeś rozwój JTT? No myśmy zaczynali od kilku tysięcy marek oszczędności, tam, czy tam środków, jakby, które mieliśmy. Z tych dyskietek, tego software'u, tak? I potem to było 10-20% marży. Znaczy, myśmy zaczynali od importu najpierw używanych, a w ogóle jakby przed JTT był import używanych komputerów z Berlina. Od Commodore, ZT Spectrum, tego typu rzeczy. Używanych? Tak, używanych. A jak się kupowało używane? Przyjeżdżało się do Berlina o 4-5, Berlina Zachodniego o 4-5 rano. Kupowało się Zweitehang, to jest taka gazeta z używanym tym. Tam były ogłoszenia, kto sprzedawał Commodore, Atari używane, nie? Trzeba było jak najszybciej dojechać, bo takich, że tak powiem, przedsiębiorców, którzy mieli ten sam pomysł, było więcej, więc trzeba było szybko dojechać, jakby, żeby być pierwszym jakby na... Czyli dzwoniłeś do tych osób? Tak. Tak, dzwoniło się z budki telefonicznych, wtedy nie było telefonów komórkowych, nie? Jakby dojeżdżało się, no i jakby sprawdzało się sprzęt, w jakim jest stanie, kupowało się tam, to było 60-70% taniej niż cena nowego, no i jakby to był bardzo, bardzo atrakcyjny, to było 100% marży, że tak powiem. Także to markupu. Markupu, jeżeli chodzi o... I bardzo duży popyt w Polsce na te komputery, bo wtedy jakby... A w Polsce nie było problemu, że ktoś kupował używane, prawda? Nie, to było bardzo takie normalne, także to jakby w zasadzie nowy był drogi i było go mało. I także jakby ludzie kupowali używane komputery Commodore, Atari, to były te wszystkie giełdy elektroniki, giełdy komputerowe, tego było bardzo dużo, więc... Ile takich komputerów byliście w stanie kupić na takim jednym wyjeździe do Berlina? 2-3. No bo to dojazd... I to się ciągle zwracało? Tak. No tak, to był super biznes. To można było zarobić 1000 marek. A bo jeszcze paliwo kupowane w Polsce, nie za marki chyba i tak dalej, tak? No tak sądzę. Nie? Znaczy, tam było NRD po drodze, nie? To się jechało Polska, NRD. A zapomniałem, rzeczywiście. Tak. Ja jeździłem busem, pamiętam. Się wjeżdżało z Wrocławia do Berlina Zachodniego, było 2 godziny. Także to był wyjazd tam północ, druga nad ranem, nie? Także ten. I wracało się jeszcze na kolację, prawda? No, na tak, albo na późny lunch. Tak, na kolację, no, późny lunch, coś takiego. Bo to zakupy się kończyło 9-10, bo jakby wszystkie te używane, wystawione produkty były już wykupione. Jakby. A ile razy w tygodniu takie podróże robiliście? Nie, no raz na weekend można było. Raz na weekend, no, bo to było jakoś tak, znaczy nie wiem czemu mi się wydawało, że to się albo okazywało w sobotę rano, albo myśmy tylko mogli jeździć w weekendy, ponieważ mieliśmy zajęcia, no nie wiem, już okay. Też z tego nie pamiętam. I z tego zbudowałeś ten początkowy kapitał, tak? Tak, z tego był początkowy kapitał. Potem zaczęliśmy kupować floppy disk drives, znaczy nie floppy disk drives, memory extension do... Commodore, 512 kilobajtów. To były takie kartridże, prawda? Tak, i to były też bardzo wysokie marżowe produkty. No i potem żeśmy zrozumieli, że po co się męczyć, kurczę, z używanymi komputerami czy z tymi, czy po prostu jest bardzo duży popyt na nowe komputery, tak? Które łatwiej jest kupić. Tak, tylko tam niestety marża była niższa. Jest łatwiej kupić, nie ma problemu z zakupem, nie? Jakby wolumen jest oczywiście bardzo duży, tylko oczywiście marża była mniejsza. No i tutaj rzeczywiście pojawił się problem working capital, nie? Bo to było tak, że no, jakby im więcej się kupiło, tym więcej się sprzedało, tym większy Ale kapitał obrotowy musiał tak, być. Tak, kapitał obrotowy był problemem, więc tutaj rzeczywiście pojawiły się problemy. No i wtedy był taki okres, gdzie myśmy z Berlina się przenieśli na zakupy do Hamburga, do hurtownika.
I wtedy to było to połączenie wschodnich Niemiec z zachodnimi Niemcami i było takie bardzo duże w ogóle zaufanie. To znaczy oni w Niemczech Zachodnich wszyscy dawali na kredyt, nie? Dla biznesu w Polsce? U siebie najpierw, nie? Okay. Potem dla biznesów dla NRD, bo u nich jakby świadomość tego, że ktoś może nie zapłacić należności, no była... Niska, nie? To dla nich wszystko było takie... No, ten rynek w RFN-ie wtedy był taki dojrzały. Bardzo dojrzały, tak? No i myśmy po już tam zakupach zaczęli mieć linię kredytową, tam po 4, 5, 6, chyba 100 tysięcy marek, coś takiego, nie? To jest całkiem duże. Nie, i to rosło z zakupem na zakup, nie? A jeszcze, jeszcze raz się pomylił ten hurtownik na fakturze i tam policzył nam za Amigę 100 marek mniej przy zakupie tam 500 Amig i tak dalej. Myśmy mu zwrócili uwagę, że po prostu jakby źle policzył, że jakby powinna być wyższa cena. I więc, zdobyliście zaufanie. Tak, więc on jeszcze tak to był tak chyba dodatkowy inwestment w budowanie zaufania, także z tego się zrobiła bardzo duża linia kredytowa, którą mieliśmy w tym. Mieliśmy też pierwszy kredyt w Polsce, w kredyt banku. A kredyty w Polsce wtedy były jakieś horrendalnie trudne i drogie, 60-70% prawda? 60-70% było, tak. 60-70% w skali roku. Tak, ja nie wiem, czy myśmy go brali, znaczy mieliśmy go. Linię ale kredytową. Ale to się opłacało, znaczy, bo to jakby zwrot na kapitale był wtedy tak duży, bo tak brakowało kapitału obrotowego, że to się ciągle opłacało. To był 90-91, nie? 90 chyba nawet. Nie, 91 to był, nie? Więc tak sądzę. Więc mieliśmy pierwszą linię kredytową, jakby jedną z trzech pierwszych linii kredytowych. Zresztą potem jakby ta osoba, która była na komitecie, to potem był prezes znanego banku i znana osoba w bankowości, jak się okazało. Także mieliśmy te finansowania już bankowe też w Polsce. No i tak, nam się udało mieć, był moment, kiedy JTT miało kilkanaście milionów marek linii kredytowych, jeżeli chodzi o Commodore, o hurtowników niemieckich. Kilkanaście milionów marek, tak. To byłoby tam kilka milionów euro, ale to się nie wydaje dużo, ale to jednak w pieniądzach z lat 90. przeliczonych na teraz, to byłyby setki milionów złotych prawdopodobnie, nie? W sensie siły nabywczej, możliwości, skali biznesu, które mamy w tej chwili. Nie mówię w przeliczeniu... Ten biznes startował od zera, więc on tam powiedzmy miał przychody rzędu 10 milionów euro powiedzmy tam w 1992-1993 myśl. W 1998 JTT miało około 100 milionów dolarów przychodów, nie? Jak sobie radziłeś jako student z tak szybkim wzrostem? To no znaczy, bo to jednak musiałem, trzeba zbudować organizację, nie? To w pewnym momencie... Musiałem zostawić studia dzienne, to znaczy w pierwszej połowie 92, czyli na drugim roku studiów przeszedłem na studia zaoczne. Nie byłem w stanie, to już było za dużo, nie? Znaczy po prostu jakby ten biznes zaczął wymagać już na tyle dużo, to już przestała być taka chałupnicza robota, oportunistyczna, tylko też wymagało jakby takiej regularnej pracy, po prostu takiego siedzenia non-stop. Więc przyszedłem na studia zaoczne, zacząłem studiować na weekendy, no i po prostu jakby robiliśmy tą pracę od poniedziałku do piątku, czy tam jakby. Ale chciałem skończyć studia, no ja też się jakby wywodzę z rodziny akademickiej, więc jakby problem był taki, że jakby tam nie za bardzo było poparcie do pomysłu, że będziesz robić doktorat i geszefty robić, więc że tak powiem, jak była taka presja środowiskowa i mentalna i rodzinna, żeby jednak zrobić studia. No ja też czułem wartość w tym, znaczy w sensie jakby też jakby wydawało mi się, że to jakby nie ma przyzwolenia na co najmniej nie bycie magistrem inżynierem, tak? A wtedy w ogóle taka moda była na doktoraty, nie? Że każda osoba taka... Powinna mieć doktorat, więc to, że tak powiem, musiałem znaleźć jakieś rozwiązanie, bo z jednej strony szkoda mi było tracić tego opportunity, które wtedy było. Bardzo mi też się podobał ten biznes, mnie to ciągnęło. I też lubiłem ten biznes komputerowy, tak? Jakby to była taka moja też jakby też domena, która mi super dużo przyjemności sprawiała. I strasznie mnie to kręciło, a z drugiej strony też jakby nie chciałem zostawiać jakby tego kierunku akademickiego, więc przyszedłem na studia zaoczne. Studia zaoczne, zrobiłem sobie 3 fakultety i zacząłem doktorat, nie? Także... JTT rosło. Jak rekrutowaliście ludzi, którzy z wami wtedy pracowali? No chaotycznie. Znaczy, na studiach i wokół znajomych? No, tak. Ja czyli to było friends and family, tak? Pamiętam kolegę, który się obraził, bo... Miał zostać trzecim wspólnikiem, czy czwartym wspólnikiem JTT, ale akurat, bo myśmy mieli się spotkać, akurat coś jego nie było, jego kolega był w akademiku, więc on został tym czwartym wspólnikiem JTT. I stąd ta nazwa? Tak, znaczy, o nie, trzech pierwszych wspólników się załapało na nazwę JTT, nie, czwarty już nie. I czwarty, ale rozumiem, że przez to, że go fizycznie nie było w jakimś miejscu, to nie został wspólnikiem, tak? I potem mi to wypominał przez 2-3 lata, zrobiliśmy go tam gdzieś później dyrektorem, ale nigdy nie mógł tego wybaczyć, nie? Chyba, także mam nadzieję, że tego nie będzie słyszał, nie?
W pewnym momencie zdecydowałeś się na produkcję, a nie tylko sprowadzanie. Tak, bo myśmy byli w była rynkowa decyzja? Znaczy, myśmy byli w komputerach domowych, nie? Mhm. I jakby problem z komputerami domowymi był taki, że one się kończyły. To znaczy, komputer popełnił kilka błędów strategicznych. PC-ty zaczęły wchodzić, prawda? No tak, ale z Commodore'a mógł być Apple, nie? Teoretycznie, tak. Więc jakby tylko Commodore za szybko. To jest w ogóle ciekawy wniosek, że czasami nie można być za wcześnie na rynku, nie? Mhm. I oni wprowadzili Amiga CD TV. Mhm. No i to ich zabiło po prostu, bo oni zrobili zbyt innowacyjny produkt za wcześnie, jakby nie był przygotowany takiego bardzo medialnego produktu. No i jakby się gdzieś tam, można powiedzieć, wykoleił Commodore, nie? Czyli w sensie firma po prostu wypadła z rynku w 2002-2003 roku. Myśmy byli 100% mieliśmy biznesu Commodore, Atari. Mhm. Te komputery domowe, ta linia PC, to nie byliśmy my, to był wtedy Optimus, Protech i tak dalej, to były inne firmy na rynku, NTT. No ale tak wyczuwaliśmy, że jakby mamy problem, w sensie, że jakby to będzie wygasające. Znaczy myśmy byli beneficjentami tego wygaszania, bo de facto w pewnym momencie mieliśmy na przykład 100% komputerów Amiga CD TV w Europie. Było na naszym magazynie. Byliśmy jedynym miejscem w Europie, gdzie można było to kupić. Aha. Tak. Kupiliśmy wszystkie zapasy, nie? Też mieliśmy w pewnym momencie wszystkie zapasy komputerów, tych magnetofonów Commodora, więc jakby był taki ten. A wtedy dyktujesz marże. Tak, ta marża wtedy przestaje być marżą dystrybutora, zaczyna być marżą producenta, nie? To znaczy, to był taki okres, no i potem, ale też jakby wiadomo, było widać, że to jest koniec jakby tego biznesu, znaczy, że trzeba się przestawić na biznes profesjonalny, no ten biznes profesjonalny też był poważniejszy, te wszystkie targi w Polsce były wokół PC, tak? No PC nie tylko był do domu, ale też był, a przede wszystkim on nie był w ogóle do domu, on był do instytucji, Do biznesu, do edukacji. Do państwa, nie, to jakby do edukacji wtedy jeszcze też nie było go, znaczy do edukacji jeszcze wtedy jakby nie było. No i to było też takie bardziej prestiżowe, nie, to ci ludzie od PC-ów to byli tacy jakby serious guys. Z krawatami, tak? Więc też jakby ambicjonalnie było fajne, żeby tam wejść i to chyba, myślę, że koło 91-92 zaczęliśmy najpierw importować gotowe komputery PC z Singapuru, pierwszy samolot. Chyba mój pierwszy samolot w ogóle w życiu. To był do Singapuru? Singapuru, tak. Tak. Oprócz latania Wrocław-Warszawa oczywiście, nie? Bo tu niekrótka podróż. Tak, latałem Wrocław-Warszawa na pewno, natomiast taki pierwszy samolot jakby poza Polskę to był do Singapuru, tam powinniśmy kupić kontener komputerów. Kupiliśmy ten kontener komputerów, tylko problem był taki, że one były bardzo słabej jakości i musieliśmy je rozebrać w Polsce i złożyć od nowa, nie? I to nam uświadomiło, że lepiej importować części i montować w Polsce, aniżeli montować komputery gotowe, znaczy niż kupować komputery gotowe. Po pierwsze, bo one są nieco droższe. Mhm. Po drugie, klient jednak chce konfigurować. On nie chce mieć gotowych, tylko jakby chce mieć based on... Znasz, byłeś w Dellu. Wiem, byłem w Dellu. To był model Della, prawda, że można było dodać odjąć pamięć, a kiedyś dodać lub odjąć pamięć czy twardy dysk, bo 500 czy 1000 dolarów tak. Różnicy w cenie. Dell na to wpadł 5 lat wcześniej tak. W Stanach Zjednoczonych, więc zaczęliśmy robić te komputery w Polsce. Czyli byliście made to order? Prawie. Tak, znaczy może nie aż w takim stopniu, jak i to Dell robił, nie? Bo Dell też miał bardzo rozbudowany direct, znaczy to w dużym, znaczy to lepiej działa, jak ma się direct dystrybucję tak. Niż... To masz marże większe. Ale myśmy mieli dystrybucję przez kanał dystrybucyjny, czyli przez sklepy, partnerów handlowych i tak dalej, więc oni raczej sobie tam, no w każdym razie, żeśmy mieli różne, mieliśmy chyba z 50 modeli. Po prostu okay. Takich jakby standardowo i też była możliwość rzeczywiście konfigurowania pod zlecenia klientów, nie? Jak dużą firmą było JTT u szczytu? Doszło do 100 milionów dolarów biznesu. To jest olbrzymi biznes, jak na lata 90. Tak, no myśmy wyprzedzili Optimusa w pewnym momencie, nie? Znaczy byliśmy w 97 czy 99 mieliśmy większą produkcję już PC-ów niż Optimus. Znaczy myśmy się ścigali, to była taka walka, raz jeden to większy, zależy kto jaki kontrakt wygrał, prawda? Tak, tak. Raz tak. Kto jaki kontrakt przetarg. Wygrał, tak. Jakby tam były lata, gdzie po prostu myśmy wyprzedzali Optimusa unitowo, nie? Były lata, gdzie Optimus nas wyprzedzał. Także no, to były takie walka dwóch, nie? Znaczy, no i zderzyliście się z fiskusem. Obie firmy. No, to był kontrakt z edukacją, bo tam był problem z VAT-em tak, i interpretacją tak, przepisów, tak, tak? Tak? Piotr był tutaj niedawno, nagrywał, opowiadał, jak Action sobie z tym poradził, z postępowaniem sanacyjnym, więc jest bardzo dobry odcinek. To co się stało, bo to wtedy to był okres, kiedy te przepisy były niejasne, prawda? I były kontakty do edukacji i tak dalej. I... Przepisy były jasne, no jakby interpretacja była dziwna. Znaczy, państwo polskie potem przeprosiło za te działania, to znaczy jakby
Chodziło o to, że w pewnym momencie podjęto decyzję, że komputery importowane z zagranicy są kupowane przez jednostki edukacyjne czy przez MEN bez VAT-u, tak? A komputery produkowane w Polsce są kupowane z VAT-em, co oczywiście zabiło jakby konkurencyjność polskich producentów, no bo 22, chyba nie, powiedziałem, że 22% VAT-u wtedy było. No to co zrobili polscy producenci, zaczęli produkować za granicą, nie? Czyli zaczęli składać komputery w Czechach, czy składać komputery na Słowacji. No myśmy składali w Czechach, Optimus składał na Słowacji. Bo, tak? Bo w zasadzie tak, bo geograficznie było bliżej. Nie było innej możliwości, to znaczy jakby, żeby to robić inaczej. No i jakby to potem zostało zakwestionowane jako jakaś hipotetyczna próba, nie wiem, ominięcia VAT-u, nie? No jakby to było absurdem, no bo inaczej po prostu oznaczałoby to, że nie możemy sprzedawać na tych samych zasadach jak firmy zagraniczne, tak? W związku z tym to była taka dosyć nieprzyjemna przygoda dla spółki. Urząd Skarbowy zajął w naszym przypadku pieniądze, nie wiem, czy w przypadku Optimusa zajął pieniądze. Już wtedy na szczęście nie byłem w zarządzie. Już nie byłeś w zarządzie? Nie, bo to się jakby... Ta zmiana przepisów była 6 miesięcy, nastąpiła 6 miesięcy po moim odejściu z zarządu JTT. Nie? Także ja już byłem jakby. Czyli operacyjnie nie zmierzyłeś się z tym kryzysem, raczej jako inwestor? Nie zmierzyłem, tak? się z tym kryzysem, zmierzyłem się z tym kryzysem jako inwestor JTT. Tak. A czemu zdecydowałeś się odejść? No to też była, to może to była taka też dyskusja pomiędzy wspólnikami spółki, znaczy jakby. Gdzieś jakby ta dynamika była taka, że ja bardzo mocno parłem na takie zmiany rozwojowe JTT. Też byłem po MBA-u, nie? I to jakby człowiek po MBA-u jakby jest zapatrzony w te wzorce typu Michael Dell i tak dalej. Więc może ta dynamika, ale którą... w wywiadzie innym opowiadałeś, że na MBA-u przerabialiście case JTT. Tak. Przerabialiśmy, co było ciekawe, case JTT, więc pewnie ta dynamika jakby rozwoju firmy to jakby była też inne postrzeganie. No takie są decyzje. No właściciele, ja nie miałem kontroli w JTT, miałem pakiet 400%. 60% udziałowców jakby uważało, że jakby wierzyło jakby w troszeczkę może mniej dynamiczny sposób rozwoju JTT, więc jakby zdecydowali się na zmiany. Więc jakby... Jak sobie poradziłeś z tym momentem, jak twoja własna firma w pewnym sensie decyduje, że i właściciele, że trzeba zmienić prezesa, a ty nim nie będziesz? No jest to decyzja akcjonariuszy po prostu. No ale ile jakby... miałeś lat wtedy? 28. A twoje ego na pewno zostało obuchem po głowie. Znaczy, dobrze trenować ego. Okej, okay, no to był dobry trening. Dobrze trenować ego, więc jakby ego zostało wytrenowane, więc jakby no to jest decyzja akcjonariuszy. No to jest jakby akcjonariusze oceniają, mają prawo podejmować decyzję, więc, okay. Więc jakby właściciele są od tego, żeby jakby wybierać najlepszy zarząd w ich ocenie, który zarządza spółką i powierzać jakby funkcję prezesa tym osobom, które ich ocenie są właściwe. No ja miałem, miałem jakby pomysł już, można powiedzieć, w zanadrzu, bo jakby bardzo szybko wtedy się rozwijał software i internet. Ja widziałem jakby te wszystkie projekty, no, wtedy to brzmiało trochę niewiarygodnie wręcz, ale jakby venture capital, jakby tak private equity, te inwestycje, to wtedy... Tych słów nie było w Polsce chyba Nie było wtedy. Wtedy w ogóle jakby handlowanie spółkami wydawało się kosmiczne, bo wtedy na giełdzie było niewiele spółek. No i jakby miałem to w głowie, że to jest jakby kolejna rzecz, którą chcę robić, nie? No i ten, jakby można powiedzieć, że praktycznie... Jak do tego podszedłeś, dzień, żeby... W dzień, jakby można tam z końcem maja 2098 skończyła się moja... Kadencja? Skończyła się moja prezesura, no i zabrałem się do roboty. Zacząłem pisać prezentację. Napisałem 80 slajdów prezentacji na temat MCI, nie? A skąd nazwa MCI? Management Consulting Investment. To była taka wizja tego, co chcemy robić, czyli chcemy połączyć zarządzanie, consulting i inwestycje, nie? Czyli nie chcemy budować biznesu operacyjnego, tylko chcemy jakby poprzez te trzy elementy oddziaływać na inne podmioty gospodarcze. No i zrobiłem 80% prezentacji, 80 slajdów, to pamiętam. Całe wakacje na tym slajdy? Przede wszystkim dla mnie, żeby sobie poukładać wizję projektu. Także to zrobiłem, no i jakby zacząłem to wdrażać. Szukałeś inwestorów od razu, czy zacząłeś od swoich pieniędzy? Zacząłem od swoich pieniędzy, tam miałem trochę, mam niewielkie środki z dywidend z JTT, więc zacząłem jakby od tych środków. Też robiliśmy consulting, czyli jakby mieliśmy takie źródło utrzymania się w formie... Nie od razu była to grupa funduszy, która inwestowała, to było... Myśmy byli funduszem bez funduszy, to znaczy w sensie... Jakby, funduszem bez kasy. Po MBA człowiek jest bardzo idealistyczny, więc jakby wierzyłem w to, że kompetencje przyciągną kapitał, nie?
To jest słuszne. Ale trudno wykonalne. Nie jest łatwe. Może tak, nie jest łatwe. Znaczy nie jest trudno wykonalne, nie jest łatwe. No ale wierzyłem w to, że kompetencje przyjmą kapitał. No ale to się stało w naszym przypadku, mieliśmy plan, zaczęliśmy prace fundraisingowe. Też to tak naprawdę, ja miałem dużą wiarygodność wtedy, znaczy w sensie... No stworzyłeś taką firmę, tak, to tak się to było tak, że byli też inwestorzy, którzy sami się do mnie zgłaszali, że jakby, no, jakby jakie są plany i tak dalej. I że jakby są, internet wtedy się bardzo mocno rozkręcał, nie? To był ten okres jakby przed internet bubble, nie? Który tam wybuchł dwa lata później, więc to nie był projekt skazany na porażkę, co, i w teorii, i potem w praktyce, jak się okazało, również, nie? To, także to był 98-99 rok, to był ten taki okres, kiedy myśmy robili consulting, pracowaliśmy nad pierwszymi inwestycjami, budowaliśmy pipeline i rozmawialiśmy z inwestorami, z funduszami inwestycyjnymi. Pamiętasz pierwszą inwestycję? Tak, kupiliśmy CCS. To była firma, która zajmowała się wdrożeniami SAP-a w Polsce. Ona jakby spolonizowała SAP-a, czyli dokonała pierwszych wdrożeń SAP-a. A kupiliście całość? Tak, chyba 100% albo... chyba 100%, no. Albo 90%. Bardzo duży udział kupiliśmy w tej spółce. To była bardzo udana inwestycja, no, jakby... A nie tak duża jak ABC Data później, prawda? Nie, no. Znaczy ABC Data była chyba największą taką rzeczą, która spiwotowała wielkość funduszu. ABC prawda? Data to była inwestycja na 58 milionów euro. No, CCS to była inwestycja wtedy na 3 miliony złotych. No, to był 99 rok. 3 miliony złotych to było tam trochę więcej niż milion dolarów. Mi się wydaje, że dolar był wtedy po 4 złote, nie? Więc to było 750 tysięcy dolarów. Nie? To był jakby ten case, nie? Więc to był to jest taki, olbrzymia różnica jednak rzeczywiście. Tak, to był taki management buy-in. To był jakby, no, wiadomo, no, i to było to plus jakby, plus pewnie jakby strategia, plus wiarygodność, to spowodowało to, że tak powiem, JTT, czy nie JTT, MCI jakby się przyciągnęło większe pieniądze już od inwestorów finansowych, nie? Czyli zaczęłeś robić normalny fundraising dla funduszu, prawda? Znaczy mieliśmy wtedy trzy dyskusje. Mieliśmy dyskusję z jednym z największych funduszy private equity wtedy, obecnym do dzisiaj na rynku, który chciał z nas zainwestować. Pojawiło się zainteresowanie z dużego polskiego, czy dużego międzynarodowego banku, który też rozważył te inwestycje venture capital. I też się pojawiła grupa kapitałowa notowana na giełdzie, która chciała nam powierzyć kapitał, nie? I jakby finalnie zamknęliśmy rozmowy z tą grupą kapitałową, no bo oni byli najszybsi, nie? Jakby w sensie najszybciej jakby szli do przodu, jakby najszybciej się... Też oni też byli z Wrocławia, więc jakby to była grupa Howell. Oni nam wtedy powierzyli 14 milionów kapitału, albo 16 w tych granicach i potem drugą podobną kwotę, żeśmy pozyskali z IPO na giełdzie papierów wartościowych. Skąd pomysł na IPO? Bo to nie jest tradycyjny sposób działania funduszy. To był warunek inwestora. Znaczy jakby no, inwestor oczekiwał też jakby... Płynności. Czy to był warunek albo oczekiwanie inwestora. Inwestor oczekiwał, znaczy to był element jego części planu, tak? Jakby. No myśmy też to wierzyli, bo wtedy BNP było notowane na giełdzie. BNP to był taki niemiecki fundusz venture capital. On miał wtedy jakieś szalone notowania na giełdzie w Frankfurcie. Więc to jakby był taki równoległy case, który wtedy się pojawił. Czyli łącznie z tego, żeśmy pozyskali 20 kilka milionów złotych i to był jakby podstawa do zbudowania pierwszego portfela inwestycji, których tam było łącznie 14. Nie? Na tym portfelu zrobiliśmy 2,88 cash on cash. I to był chyba jedyny fundusz, który przeżył ten internet bubble na rynku, nie? Bo tam wtedy było z 10-20 funduszy, to wszystko się wyłożyło. No, takie są początki, tak? Jak bardzo różnił się ten biznes inwestowania od biznesu sprowadzania i budowania komputerów? Jak bardzo mentalnie musiałeś się przestawić? Ja się już troszeczkę wcześniej przestawiłem, bo jakby w tym procesie z funduszem tam było bardzo dużo pracy, nie? I to jakby, czyli budowania biznesplanów, myśmy oprócz PowerPointa potem zbudowali chyba z kilkaset stron, albo co najmniej grube kilkadziesiąt stron materiałów i tam się pojawiły takie właśnie rzeczy, no, rynek, na którym kupujemy, rynek, na którym sprzedajemy, nie? To dużo takich elementów, procesowość tych działań, więc jakby wtedy już jakby myślę, że sam ten proces zbierania kapitału dał mi dużo takiej nauki, ale to było spore przestawienie się, bo jednak jak się prowadzi jeden projekt, czy jeden biznes jako prezes, to jest jakby zarządzanie, to jest coś operacyjne. Innego.
A jak się prowadzi inwestycje, to trzeba zrozumieć, że nie można, znaczy nie można wchodzić w pozycję superprezesa, nie? Jest się inwestorem i to jest jakby inna rola niż bycie superprezesem, tak? I tak jak patrzyłem wtedy na innych kolegów, którzy wtedy próbowali robić fundusze i oni wyszli też z biznesów operacyjnych, to oni... Wchodzili z powrotem operacyjnie. Tak, to oni traktowali fundusz jako mikroholding, nie? Mhm. A to nie jest mikroholding, to jest troszeczkę inna sytuacja, no, to jest zarządzanie ryzykiem, dywersyfikacja portfela, jakby i budowaniem de facto zasobów potrzebnych do właściwego zarządzania projektem inwestycyjnym. Tak? A jak to jest stracić pieniądze w funduszu? Bo to robisz, tam miliony dolarów na pewno poszły do piachu też, tak? No, tak. Jakie to jest dla ciebie? Teraz to z pewnością rozumiesz, że takie rzeczy wychodzą lepiej lub gorzej, to zarządzanie ryzykiem. Ale wtedy, szczególnie w funduszu venture, jak się czułeś tym, jak część inwestycji nie wychodziła? Co jest naturalne? Znaczy, miałeś to zrozumienie, że tak będzie? Ja te przeżycie już miałem w JTT. Znaczy, JTT mieliśmy... Znaczy, a przez tą sprawę? Mieliśmy już, ta sprawa później się pojawiła, ale mieliśmy też sytuację, gdzie, że tak powiem, traciło się, bo się kupiło na przykład źle towar, tak? Aha, tak, i nie albo, dało się... Albo mieliśmy też tam dwie, trzy akwizycje, które żeśmy zrobili w JTT, które były, powiedzmy, jedna czy dwie były nieudane, więc jakby mieliśmy już to doświadczenie, że rzeczy mogą nie wyjść. I to jakby rozumienie było takie, że trzeba po prostu właściwie budować portfel, no bo to jest jedyna metoda zarządzania ryzykiem inwestycji, tak, czyli jakby dywersyfikować ten portfel i pod względem jakby takiej kwotowej dywersyfikacji, ale też pod względem ryzyka, które się bierze, nie, etapowego, sektorowego, jakby żeby to nie były takie pasmowe ryzyka, takie same, nie, bo jak się takie tornado pojawi, no to znaczy cała sztuka polega na tym, żeby po prostu portfel, znaczy performance portfela bilansował jakby bilans tego funduszu, nie pojedyncza inwestycja, więc jakby zdominowanie portfela przez jedną inwestycję jest niebezpieczne. Nadmierna dywersyfikacja też jest niebezpieczna, bo wtedy nie można oddziaływać na portfel. Nie? No, jak robiliście transakcję na ABCD-cie, to była olbrzymia inwestycja dla waszego portfela. Tak, no. To była, no to, ale to samo było na początku, kiedy myśmy mieli CCS, nie? Myśmy to była największa inwestycja, tak, bo jedyna, tak? No to jakby na początku jest ten problem, od tego problemu musimy ucieknąć, więc czy ucieknie się w ten sposób, że trzeba po prostu dynamicznie dodawać i budować portfel, no, przekształcić tą jedną inwestycję w 6-8, w zależności od poziomu ryzyka, znaczy im większe ryzyko, tym pewnie większa dywersyfikacja tego portfela jest wymagana. Czym jest w tej chwili grupa MCA? No myśmy przeszli taką sporą transformację, bo zaczęliśmy jako fundusz Venture Capital. Czyli tak, tego wysokiego ryzyka, czyli startupy. Tak, z elementami właśnie startupy, late stage Venture Capital gdzieś tam. Potem to zaczęło iść bardzo mocno w Growth Capital. Growth Capital to są firmy rosnące? To są firmy rosnące, takie już o trochę mniejszym ryzyku niż Venture Capital. No i potem jakby w 2008 roku nastąpił pierwszy buyout, nie? Czyli kupno ABCD-aty. To był taki leverage buyout, czyli to był już taki klasyczny private equity. No i zaczęliśmy też ten obszar rozwijać, więc jakby byliśmy takim tworem... A CCS było też takim trochę buyoutem, nie? Tak, CCS był buyoutem, no ale to był... Malutkim. Potem się to już nie wydarzyło, to znaczy CCS tam się wtedy przydarzył, tak, natomiast już potem jakby robiliśmy taki bardziej venture, nie? Taki venture technologiczny. Venture bardzo często, znaczy zawsze robisz tylko ułamek udziałów, prawda? Nie bierzesz całości firmy. Wtedy to wyglądało inaczej, nie? Bo wtedy jakby, znaczy całości nie. To zawsze mieliśmy wspólników, czyli jakby byli właściciele firmy, myśmy byli ich partnerami mniejszościowymi lub większościowymi, ale byliśmy inwestorem finansowym, aktywnym inwestorem finansowym, tak? W buyoutcie jesteś właścicielem. No to jest taka najprostsza różnica, nie? W buyoutcie jesteś właścicielem, czyli jakby ty jesteś właścicielem i ty przejmujesz odpowiedzialność za firmę, możesz mieć partnera nawet w postaci właściciela, natomiast no jest to... Lub też zarządu, który z tobą kupuje. Lub też zarządu, który staje się po części właścicielem, natomiast jakby to jest albo jesteś albo współwłaścicielem, albo właścicielem. I skąd ta transformacja? Venture Capital nie jest współwłaścicielem, on jest aktywnym inwestorem, tak? To jest jakby ta różnica, nie? I skąd ta transformacja? Znaczy, moje doświadczenia zawodowe są, można powiedzieć, private equity, no bo ja jednak zbudowałem dużą firmę operacyjną, więc jakby zawsze łatwiej mi było jakby pracować z większymi aktywami niż z mniejszymi. No też trzeba powiedzieć, że rynek venture capital jest trudny, to znaczy jakby widzimy te duże sukcesy, no ale nie widzimy ilości problemów, które są wokół tego, więc nam się po prostu wydawało, że... No ale też mieliśmy różne fundusze i patrzyliśmy po prostu na wyniki tych funduszy, nie? Jakby wnioskowaliśmy w oparciu o wyniki jakby co do atrakcyjności poszczególnych strategii inwestycyjnych, tak? Bo mieliśmy
myśmy mieli 4-5 funduszy venture capital. Mieliśmy fundusz half-core'owy venture capital. Mhm. Mieliśmy Tech Ventures. Tech Ventures, który był takim late stage venture capital. Mieliśmy, mamy jeszcze, on jest dalej w portfelu, mieliśmy dwa fundusze early stage venture capital, Helix Ventures, Internet Ventures. Mieliśmy takie różne jakby możliwości wnioskowania na bazie poszczególnych strategii inwestycyjnych, jakby gdzie jest najlepszy performance, jakie... No bo to były, nie było tych danych, nie? To był taki okres pionierski, gdzie de facto ten rynek się tworzył, więc można było tylko wnioskować w oparciu o doświadczenia. Mhm. Zresztą w Europie to wtedy wyglądało też całkiem inaczej, bo powiedzmy lata 2000-2010 to rynek venture capital w Europie praktycznie no, był szczątkowy, tak? Mhm. Mangrów, który zrobił Skype'a, on bankrutował w pewnym momencie, tak? To znaczy Skype, znaczy ten fundusz się położył, tak? I Skype potem zaczął pokazywać wyniki i okazało się, że Mangrów jest najlepszym funduszem venture capital na rynku, więc to były takie bardzo pionierskie czasy wtedy, nie? No to venture się w ogóle tworzyło i próbowało kopiować modele amerykańskie, jednak w Europie jest to troszeczkę inaczej robione, nie? Czy nie? Czy to już się wyrównało światowo z uwagi na to, że ten kapitał coraz bardziej płynnie? No teraz myślę, że to chyba już podobnie zaczyna być, natomiast nie, ale to jest ostatnie 5 lat. Znaczy jakby rynek venture capital praktycznie w latach 2000-2010 to była ilość funduszy było, można było policzyć na rękach. A teraz jest tego więcej. Teraz jest tego bardzo dużo. Nie? Ale też konkurencja jest światowa, prawda? Bo w Estonii na przykład próbowaliście wejść w Bolta i to nie wyszło, bo kapitał chiński was wyprzedził. Didi, tak? Didi. Ale to, znaczy, no, to nie był venture, to był statek. Nie? No ale chodzi mi o to, że kapitał zrobił się bardzo globalny w tej chwili, jeżeli chodzi bardziej globalny, tak. Bardziej globalny się zrobi, to prawda. Ale wtedy też było, znaczy, bo w Skype'a zainwestował ten DFJ w 2002-2003, czyli też Stanów zainwestowali, więc Amerykanie przylatywali zawsze do Europy. Jakby tylko było... Ale Azja dopiero zaczęła niedawno. Azja zaczęła kilka lat temu. 5? Do Azji, ja pamiętam, w 2008 roku poleciałem na Igrzyska Olimpijskie do Pekinu, miałem tam spotkania z tamtymi funduszami venture capital, więc one wtedy były 100% skupione jeszcze na sobie, na własnym rynku. One myślę, że dopiero 2015-2012 zaczęły wychodzić, jakby ten wysyp kapitału zaczął się z Chin, faktyczny, nie? Więc jakby technologicznego kapitału. Być może tradycyjny kapitał się wysypywał jakby wcześniej, ale technologiczny kapitał się wysypował 2012-2015 z Chin. I on, dzisiaj rzeczywiście to jest drugi po rynku amerykańskim taki eksporter dzisiaj chyba kapitału, jeżeli chodzi o branżę technologiczną na świat, nie? Czy twoim zdaniem Warszawa, czy też Europa Centralna ma szansę stać się takim zapleczem, taką doliną krzemową dla Europy? Znaczy obecne dane, myśmy wczoraj ogłosili raport na temat 100 najbardziej wartościowych spółek technologicznych tutaj z regionu Europy Centralnej i Wschodniej, no to pokazuje, że jest to najbardziej dynamicznie rozwijający się region w Europie. Kiedyś podobnie jak Izrael w latach 80. i 90., czy nie aż tak dynamiczny? Nie mam tych danych, żeby jakby odpowiedzialnie odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast Izrael jest fenomenem w skali świata, więc jakby powiedzmy Izrael można porównać do Silicon Valley, tak? Więc jakby... Natomiast jeżeli patrzymy na przyrost tych firm o wartości miliard dolarów plus, no to dzisiaj CE jest wiodące tutaj w Europie. Kiedyś tę rolę pełniła Skandynawia czy Wielka Brytania, potem Niemcy, tak, w tej chwili w CE ten przyrost jest najbardziej dynamiczny, a z kolei Europa zaczyna mieć bardziej dynamiczny przyrost niż Chiny. W związku z tym może tak być. Nie możemy tego wykluczyć. Jest to możliwe. Znaczy, czy tak będzie, no to czas pokaże, tak? Jest dużo elementów, które dają szansę CE. Tak? Jest przedsiębiorczość, są dobre koszty, nie? Dobry poziom. Jest dobry IT. STEM. Tak, jest tu dużo takich elementów, które dają szansę na to, tak? Żeby ten region stał się rzeczywiście takim eksporterem innowacji zbliżonym do Izraela czy do. Bo to nie jest. Czy do Skandynawii? No, pamiętajmy, to nie Nowy Jork, tylko Silicon Valley stało się miejscem budowy innowacji w Stanach Zjednoczonych. Nie? Czyli nie największe metropolie, takie najbardziej rozwinięte, tylko takie trochę inne miejsca były. Nie? Miejsca, które dobrze networkowały chyba. Bo to magią Silicon Valley, moim zdaniem, to były pieniądze z DARPy i z armii. I też poziom networku między tymi wszystkimi ludźmi, którzy tam byli. Też poziom chyba intelektualny, tam dobre uniwersytety, nie? Naukowcy, no to jednak to było gdzieś tam powiązane. Znaczy te szkoły, jakby to było to środowisko, więc Stanford był super uniwersytetem
w początku lat 90. Tak? Ja pamiętam, że ja rozważałem w pewnym momencie, czy jednak się nie przenieść do Stanów, nie studiować na Stanforcie, więc jakby nie chcę, nie czuję, że jestem osobą, która jakby powinna rozpierać genezę venture capital na czynniki pierwsze. Nie, ale, ja bardziej o przeszłości chciałem porozmawiać. Ale jakby jest ileś elementów, które no, mogą spowodować, że region CEE będzie jakby wiodącym regionem, jeżeli chodzi o rozwój startupów w Europie, i tego nie można wykluczyć, tak? Czy to się stanie, no to czas pokaże, tak? Jakby jest też ciekawa sytuacja makro, jakby geopolityczna w regionie, bo mamy tych uchodźców, czy tam jakby ludzi, którzy przenoszą się z Ukrainy, Białorusi. Z Białorusi, Ukrainy, Rosji, krajów Middle East, nie? Tutaj do tego, czyli tu jest dużo takich elementów, które właśnie występowały w Stanach Zjednoczonych, czy w Izraelu, nie? Więc to jakby ten scenariusz może się ziścić. A imigranci zazwyczaj mają, ci, którzy przebiją się, mają siłę napędową, bo oni mają coś do udowodnienia również, prawda? Tak. Dobrze, to chciałbym trochę futurystycznie z tobą porozmawiać, co nie zdarza nam się często, ale gdybyśmy spojrzeli na najbliższą dekadę tego, co się będzie działo. MCI właśnie kończy 2021 rok, musiałem sobie przypomnieć, który rok mamy. Był bardzo dobrym rokiem dla exitów, dla funduszu. Zrobiliście kilka naprawdę zacnych transakcji. Teraz jest czas, żeby zacząć szukać nowych targetów i inwestować. Co się będzie działo według ciebie, zarówno na rynku funduszy inwestycyjnych, ale też technologicznie? Na co warto zwrócić uwagę, co za 5 lat czy za dekadę będzie dla nas tak naturalne, jak w tej chwili jest e-commerce, a nie był 10 lat temu? Tak, no to jest dobre pytanie. Znaczy jakby to myślę, że warto znowu się posłużyć tym rankingiem, który myśmy zrobili. Znaczy Fundacja Digital Poland opublikowała. Jakby w zestawieniu 100 największych spółek technologicznych w regionie generalnie dominują dwa rodzaje spółek, które można określić jakby w kategorii Global Champions. To są albo spółki SaaS-owe, albo spółki w zasadzie gamingowe, tak? To były takie dwie kategorie. Ale obie tworzą software, tak, prawda? I teraz jeżeli chodzi o największe spółki regionalne, to są z reguły spółki e-commerce'owe, nie? Natomiast to, co jest under, jakby jest mniejsze tutaj niż ma to miejsce w Europie Zachodniej, to jest fintech i insurtech, nie? Czyli to są te dwa segmenty, więc ja bym się pokusił o tezę, że... A to nie jest tak, że my trochę importujemy fintech, tak jak Ion czy Revolut, i insurtech też zaczyna wchodzić? Znaczy, powiedzmy N26. Ion czy Blik to są przykłady tego, polskie, że powstają też duże fintech i one mogą być za chwilę bardzo duże, czyli to jest dla mnie raczej potwierdzenie tego trendu, że pamiętajmy, że MCI jest late, nie? Wy nie wchodzicie w venture. My nie jesteśmy venture, my robimy później. Więc jakby z tego punktu widzenia wydaje się, że fintech i insurtech to mogą być takie dużo bardziej dynamiczne sektory. Oczywiście software as a service jest super. Znaczy w sensie uważam, że to po prostu to jest rzeczywiście model, który zmienia i transformuje cyfrowo wszystko. To jest mój najbardziej ulubione miejsce, w które ja inwestuję. Jakby jeszcze jest tyle obszarów do transformowania cyfrowego, tyle sektorów życia, gospodarki, państwa po prostu, że ten software as a service to jest, że kiedyś było to, któryś z tych znanych VC gości ze Stanów powiedział, że internet eat the world, a potem było software eat the world. Software as a service eat the world, nie? To jest to. Nawet nie fintech. Natomiast czyli ja jestem bullish, jeżeli chodzi o software as a service, jeżeli chodzi o... Dalej? Tak. Uważam, że to będzie. I to, że tutaj jakby, bo to jest zarówno model, który może być regionalny czy lokalny, ale też model, który może być globalny, nie? I mamy kilka przykładów globalnych tutaj spółek z regionu. No UiPath, najbardziej wartościowa spółka z regionu CE. To jest w tej chwili najbardziej wartościowa? Tak, 30 miliardów dolarów wyceny przy IPO. Najwyższy zwrot chyba w historii venture capital na świecie. Więc tak, to jest najbardziej spektakularny sukces. Dlaczego fintech i insurtech są takie niedoceniane w tym regionie? Dlaczego są? Ja myślę, że po prostu jest za wcześnie. To znaczy jakby to, co widzimy w CEE, to jest z reguły opóźnienie rozwoju modeli biznesowych do Europy Zachodniej. Tak? I teraz jakby e-commerce u nas zaczął się materializować w sensie dużych wartości i dużej skali 5-10 lat po e-commerce w Europie Zachodniej. Myślę, że ten sam trend dotyczy fintechu i insurtechu, tak?
Natomiast innym trendem jest to, że SaaS i gaming z regionu jest globalny, tak? Mhm. Czyli że są przykłady już od 10 lat spółek, które w software'owych, które po prostu stały się podmiotami globalnymi, które wyszły z regionu Central Eastern Europe. Nawet od 20 lat, no bo powiedzmy Skype 20 lat temu to był częściowo produkt z Europy Centralnej i Wschodniej, nie? Nam AVG 2005-2006 rok, nie? Więc to są spółki, czy nawet 2002. To są spółki, które, że tak powiem, zaczęły powstawać w wczesnych latach i które stały się globalne. I to były jakby pre-SASy czy SASy. Więc te, jakby te dwa sektory jakby od wielu lat już jakby są sukcesem rozwijane w CE, więc uważam, że raczej będą kontynuować ten trend, tak? Natomiast jeżeli chodzi o taki, powiedzmy, sektor, który może pozytywnie zaskoczyć swoim przyrostem, to będzie fintech i insurtech. A co twoim zdaniem za tą dekadę będzie tak wszechobecne jak komórki czy e-commerce, o którym teraz mówimy? Czego nie widzimy być może? To, co mówisz, że jest właśnie pod powierzchnią wody. Czy jest coś takiego? No myślę, że automatyzacja, robotyka, no to jakby... Fizyczna. Fizyczna, to wyjdzie, bo to jest ciągle jeszcze na takim etapie venture, nie? To jakby więcej będzie automatyki, więcej będzie robotyki, czyli tej takiej hardware'owej części digitalizacji internetu. No i to wszystko stanie się takie bardziej zintegrowane z nami, tak? Jakby to ciągle tak digitalizacja nie zawsze jest taka client czy customer friendly, tak? To nie jest jakby... Mam, nie, 50 haseł. Ale będą firmy, które będą w tej chwili nie wytrzymywały tej konkurencji, bo firmy, które się zdigitalizują, czy to hardware'owo, czy software'owo, będą miały tańsze koszty. Tańsze koszty pracy i tak dalej. Firmy, które tego nie zrobią, które modele są jeszcze klasyczne z lat 90., no nie wytrzymają konkurencji. Znaczy, na rynku. Ja myślę, że jest i kilka innych problemów. Dużym wymieraniem firm, mamy problem inflacji, mamy problem wzrostu kosztów pracy, kosztów podatkowych, jakby obciążeń dla przedsiębiorstw. No oczywiście im mniej intensywnym graczem, im bardziej ekstensywnym graczem jesteśmy, tym gorzej to znosimy. Nie? Czyli jakby dzisiaj inwestycje w technologię, w digitalizację, w internet, to są inwestycje w poprawę intensywności. Czyli im mniej się jest intensywnym, tym na rynku, gdzie rosną koszty pracy, gdzie rosną koszty obciążeń przedsiębiorstw, tym gorzej się to będzie znosiło. Więc tu nie tylko mamy problem jakby zwiększania się udziału gospodarki cyfrowej w całej gospodarce, ale również mamy problem jakby wzrostu obciążeń dla przedsiębiorstw, czyli wygryzania, przesuwania się przedsiębiorstw ekstensywnych, konieczności przesuwania się przedsiębiorstw ekstensywnych na intensywne. To są ten problem to będzie narastał. To są ekstensywne i intensywne? Takie, które mają mniej osób zatrudnionych, bo mają więcej na przykład informatyki, automatyzacji, technologii, procesów, tak, zdigitalizowanych, outsourcingu. Także to są te dwa elementy i to przyspieszy, bo no my jesteśmy po jednak potężnym kryzysie covidowym i to wymusi zwiększenie obciążeń po prostu podatkowych. No tak? Mówi się, że pandemia przyspieszyła digitalizację 6-7 lat, prawda? Tak, ale w kontekście jakby onboardingu klientów, nie? Czyli to by ludzie jakby... Bo więcej osób nagle wskoczyło. Tak. I się nauczyli używać internetu, korzystać z e-commerce'u. Natomiast teraz to chodzi drugi problem, czyli problem jakby wzrostu obciążeń podatkowych, jakby kosztów pracy i tak dalej. Napędzanych przez inflację, napędzanych przez konieczność poprawy strony przychodowej PNL i państw, nie? I te dwa elementy będą jeszcze bardziej wymuszały proces transformacji cyfrowej jako narzędzie poprawy intensywności funkcjonowania przedsiębiorstw. Bo inaczej firmy sobie nie poradzą. Firmy, które jakby będą bagatelizowały strategię transformacji cyfrowej... Nie poradzą sobie. No chyba, że są monopolistami, tak. No to jest, bo to zawsze... Ale monopole też można zdigitalizować. Monopole można, tak, można zdigitalizować, no ale oni nie to, mają... To się stało z hotelami i Airbnb, tak? Jest takim przykładem. Może to nie jest idealny przykład monopoli, bo to było oligopole. No tak, ale jakby no, monopole mają zawsze to przewagę nad firmami, które się muszą mierzyć z konkurencją, że tak powiem, same mogą decydować o sobie trochę, nie? Więc... Z punktu widzenia PE, czyli nie tych rzeczy, w co będziecie inwestowali? Czy rodzaje firm i tak dalej w najbliższych latach? Znaczy nie, no my zasadniczo jakby dla nas to są te cztery najciekawsze jakby segmenty rynku. Czyli fintech, insurtech? Fintech, insurtech, software as a service, transformacja software'u do software as a service,
e-commerce, marketplace'y ciągle pozostają jakby dużym segmentem tego rynku. E-commerce który... jeszcze jest dobrą inwestycją? Tak, bo jakby ciągle mamy, myślę, średnio 20% udziału e-commerce'u na całym rynku, a myślę, że jakby nie wiem, w perspektywie 20 lat będzie wynosił 60%, więc jakby sam handel będzie rósł, tak, bo będzie rosła konsumpcja, tak, rośnie populacja światowa, do tego będzie rósł jakby kawałek cyfrowy tego handlu, tak. Będą powstawały kolejne nowe modele biznesowe, to jakby... No nikt nie wiedział, co to są dark story, a w tej chwili to już wszyscy wiedzą. To, tak, to jest jakby to, więc bardzo duży kawałek rynku e-commerce B2B, który też jest po wijakach w tej chwili, to też będzie duży element. Jakby. No Przemek Budkowski był tutaj, rozmawialiśmy o Merksu, jego najnowszym projekcie. Tak, no też Allegro ogłasza dużo tam inicjatyw, także to są na pewno takie bardzo ciekawe obszary. Marki cyfrowe w ogóle, czyli jakby cała transformacja FMCG do sektora cyfrowego, to też już się dzieje, ale to też jeszcze jakby nie jest wielkie i takie bardzo widoczne. No i mam infrastrukturę cyfrową, czyli wszystkie te takie biznesy tradycyjne, które, tak jak Impost, które jakby tworzą infrastrukturę niezbędną do funkcjonowania gospodarki cyfrowej. Impost jest biznesem tradycyjnym? Znaczy, jest to innowator w kontekście ale jest to biznes logistyczny, więc jest to biznes jakby infrastruktury cyfrowej dla mnie, tak? To nie jest biznes cyfrowy, to jest biznes infrastruktury cyfrowej, tak? Tylko który potrafił nałożyć sobie nakładkę. Tak samo jak data center, czy tak samo jak spółka płatnościowa w jakimś tam stopniu. To jest biznes. Ale mieliście data center w portfelu, mieliście spółki płatnościowe. Tak, my inwestujemy w infrastrukturę cyfrową. Dla nas to jest bardzo, bardzo atrakcyjny segment rynku. Bo jakby czyli łopaty i kilofy też są częścią waszej inwestycji. No ale one muszą mieć jakiś degree... W poszukiwaniu złota zarabiają najwięcej ci, którzy... Cyfryzacji, to znaczy łopaty, czy byśmy zrobili łopaty, cyfry, no. A dla mnie inwestycja w ATM czy wasze płatnościowe inwestycje były takimi właśnie trochę inwestycjami w opaty i kilofy w czasie gorączki złota. Czy ja to źle odebrałem? Czy to było bardziej oportunistyczne? ABC Data też jest, z jednej strony jest to przykład transformacji cyfrowej, z drugiej strony jest to przykład infrastruktury cyfrowej. To jest dystrybutor, jeden z największych, czy największy dystrybutor IT po prostu, tak? Czyli dostawca tego całego hardware'u i software'u, który jest potrzebny transformacji cyfrowej, a z drugiej strony też spółka sprzedająca bardzo dużo przez internet B2B. Także nie, no to jakby transformacja cyfrowa jest bardzo ważnym, bardzo atrakcyjnym segmentem inwestycji, na który my na pewno patrzymy, także, czyli firmy, które robią systemy automatyzacji magazynów, firmy wręcz być może budujące systemy magazynowe, czy systemy logistyczne, firmy logistyczne, firmy specjalnej produkcji, tak? Czyli produkcji dostosowanej do jakby tworzących się kanałów elektronicznych, czy kanałów handlu elektronicznego, produkcja kontentu medialnego pod kątem kanałów cyfrowych. Nie? To może zaprojektuj swoje życie, będzie na naszym tym. Tak, tak. Tylko trochę większe musi być. Troszeczkę większe, tak, ale tego nie można wykluczyć. Nie? Zainwestowaliście w 9 czy 10 krajach do tej pory. Geograficznie czy w... Chyba więcej? Chyba więcej, wydaje mi się. Znaczy, jak się przygotowałem... Szwecja, Austria, Niemcy, Wielka Brytania, Izrael... Rosja, Turcja 7, Polska 8, Czechy, Węgry, Bułgaria, Litwa, 10 plus. Tak, 12-13, nie, pogubiłem się. Pewnie tak. Czy to jest jakiś region, który dobieracie, czyli ta szeroko pomyślana Europa północno-centralna, czy tam centralna, czy to jest raczej oportunistycznie tak to wyszło? Znaczy, my się koncentrujemy, znaczy zaczęliśmy od Polski, robiliśmy potem Central Eastern Europe, potem żeśmy zaczęli trochę wychodzić poza Central Eastern Europe, tak? Żeśmy jakby w zasadzie wychodzili, można powiedzieć, na trzy kierunki, na zachód, na wschód i na południe. Też trochę się ucząc, i na północ, przepraszam, na wszystkie cztery, trochę się też ucząc i zbierając doświadczenie geograficzne. No ono było takie, że generalnie jednak Rosja, Turcja są trudniejszymi rynkami i jakby te nasze doświadczenia z tych rynków nie są najlepsze. One mają ryzyka makroekonomiczne i ryzyka polityczne, które się przekładają też jakby na łatwość. Na wynik. Na wynik po prostu tych i inwestycji. Płynność. Tak, i płynność tych inwestycji. Mieliśmy bardzo dobre doświadczenia w Skandynawii. Byliśmy tam inwestorem w IZL, to była bardzo dobra inwestycja dla nas. Rynek niemiecki jest bardzo konkurencyjny, ale jakby jak się potrafi z sukcesem tam inwestować, to też jest to największy rynek private equity i pewnie jeden z największych rynków venture capital na świecie.
Wielka Brytania jest rynkiem konkurencyjnym, ale no jakby jest to coś pomiędzy Niemcami a Skandynawią, bym powiedział, takie mieliśmy doświadczenia. Mieliśmy bardzo pozytywne doświadczenie, jeżeli chodzi o rynek austriacki. Czy pozytywne doświadczenie chodzi o rynek austriacki i rynek, no, getto ogłosił w tej chwili wejście na Nasdaq przez SPAC, więc to będzie pierwsze wejście na Nasdaq w portfelu MSCI, tak? Tak. Okay. Także pierwsze wejście, jest jeszcze chyba jeden czy dwa fundusze, które miały IPO na Nasdaqu, fundusze private equity. Ale MSCI nie miało. MSCI nie miało, także to będzie nasze pierwsze IPO na Nasdaqu spółki portfelowej. Jak to będzie wyglądało w przyszłości? Ten sam region, czy bardziej oportunistycznie? Pytam, w co celujecie. Powiedziałeś, co celujecie, jeżeli chodzi o branżę, a w co celujecie geograficznie? Czy MCI nie ma już ograniczeń? Nie, my mamy ograniczenia narzucone naszą strategią. Koncentrujemy się na Central Eastern Europe, tak? Czyli na tych 8-9 krajach Unii Europejskiej tutaj w regionie CEE, z preferencją na Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, kraje bałtyckie. To jest nasz core region. I też aktywnie patrzymy na Central Europe, czyli na taki szeroko definiowany region DACH, German Speaking Countries plus Italy. Mamy tam sporo doświadczeń inwestycyjnych, więc jakby jeżeli jest coś, co jest dla nas, ma elementy, gdzie my czujemy, że mamy dużo insightu, dużo synergii, dużo doświadczenia, jakby klarowny value creation story, to też jesteśmy gotowi taką inwestycję rozważyć. To jest ten taki jakby nasz, czyli priorytet A to jest Corsi, czyli Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, kraje bałtyckie, tak? Priorytet B to Southern Eastern Europe, czyli Rumunia, Bułgaria, former Jugosławia, powiedzmy Grecja też spojrzymy, bo to jest też tak troszeczkę kraj podchodzący pod CEE, jeżeli coś będzie pasujące jakby do naszych preferencji inwestycyjnych i kraje DACH z elementem Włoch też jakby przyglądamy się tam tym krajom inwestycyjnym, które pasują do naszej strategii inwestycyjnej. A co ty chcesz robić w tym czasie? Dalej będziesz przewodził firmie, czy szukasz też nowych pomysłów? Nie, to jest na tyle intensywna praca, że nie ma kiedy. Tu się nie da jakby szukać nowych pomysłów. To ja zgadzę, że Tomek odkładał telefon tuż przed nagraniem i podejrzewam, że podniesie go. Tutaj po prostu jakby to trzeba cały czas być skoncentrowanym na tej pracy, bo jak się po prostu człowiek dekoncentruje, to jest to niebezpieczne dla wyniku. Dla wyniku, nie? To jest bardzo intensywna praca i po prostu jakby trzeba być cały czas on. To ja o tej intensywności pracy chciałem porozmawiać i trochę też o sporcie. Mhm. Jak sobie radzisz? Bo to jest jednak bardzo stresująca praca. Niekoniecznie z powodu takiego stresu operacyjnego, ale ja w moim mikroportfelu startupów i innych inwestycji, ten koszt przełączenia się między, mentalnego przełączenia się między firmami, między inwestycjami jest jednak trudny, bo to odkładasz telefon czy odkładasz słuchawki z jednego Zooma, przechodzisz na drugi, jesteś w innej firmie, w innej kulturze, w innym zestawie problemów. Jak sobie z tym radzisz? Tak, to kosztuje dużo energii, to znaczy dużo energii psychicznej. I mentalnej. Psychicznej, mentalnej, to jest jakby rzeczywiście bardzo, znaczy dla mnie zawsze takim narzędziem był sport, nie? Czyli jakby... No i poukładane, ale sport ci zabiera stres, poukładane czy życie, ładuje cię? I poukładane życie prywatne, tak? No bo wydaje mi się, że to są takie dwa elementy ważne. Znaczy, żeby mieć poukładane życie prywatne. Czyli spokój? Spokój, tak. Jakby taką harmonię tutaj i jakby sport, nie? I wtedy jakby człowiek ma tą energię jakby na tą... Znaczy energię, która jest... To jest bardzo energetyczny biznes. Znaczy w sensie jest dużo trudnych decyzji. Czasami nie ma się 100% wszystkich danych do podjęcia decyzji, tak? Jakby trzeba zgadywać. Trzeba troszeczkę przewidywać, zgadywać, nie? Więc to zawsze kreuje duże obciążenia, takie stresowe, nie? Więc jakby tutaj jakby nie można sobie pozwolić na walkę na kilku frontach, nie? I trzeba dbać o zdrowie po prostu, nie? I taką jakby higienę psychiczną. Ty jak tym zarządzasz? No w ten sposób staram się... Ile dziennie sportu uprawiasz? Czy w tygodniu? Dziennie. No myślę, że tak między pewnie dwie godziny, między średnio pewnie wyjdzie mi z 500 godzin sportu do 1000 godzin sportu rocznie. Czyli grubo ponad godzina, prawie 2 godziny dziennie. Tak, myślę, że średnio mi wyjdzie. Nie? No ale ty robisz też bardzo takie podnoszące adrenalinę sporty, jak wspinaczka, jak... Nie, wspinaczki już nie robię. Znaczy, już nie robisz? Nie, znaczy... Pamiętam, że miałeś taką okładkę chyba w jakimś znanym czasopiśmie. Tak, 10 lat temu.
albo 8. Spinaczki już nie, chciałbym robić, ale to wymaga czasu po prostu, nie? To jest trochę za bardzo... Ale jest, też narty jest, i te takie skituringowe. Nie, wszystkim robię dużo takich sportów aero, czyli rower, bieganie, pływanie, tak? Triathlon. To się przekłada, to się jakby składa w triathlon, także tutaj jakby to jest, jakby na to przeszedłem z maratonów, dużo przedtem robiłem maratonów i takich długich biegów. Także to jest dla mnie taki w tej chwili, można powiedzieć, jakby podstawowa aktywność, plus oczywiście fitness, siłownia, to jakby ten gym tak zwany. To jest to. I, no i rzeczywiście jakby bardzo lubię skitury i jazdę pozatrasową, tak? Znaczy jakby, no bo skitury z reguły się wiążą z jazdą pozatrasową, no bo jak się idzie na skiturach, to nie idzie się po szlaku narciarskim, no bo to nie ma sensu, tylko idzie się gdzieś tam w te takie piękne takie... A to też wymaga dużej kondycji, bo trzeba wejść, prawda? Znaczy moim zdaniem mniejszej niż, że tak powiem, Ironman czy triathlon, ale tak, ale też wymaga bycia w miarę fit, nie? Także... I wy jako para też jesteście bardzo usportowieni, prawda? Tak, no ważne, żeby wspólnie jako związek jakby realizować się w podobnych pasjach, no to jakby też zwiększa ilość godzin, które się wspólnie spędza, co cementuje związek. A to jest ważne, tak? To patrząc na to wszystko, jak MCI przygotowuje się, jaką strategię ma na najbliższy czas? Znaczy my się koncentrujemy na tym tak zwanym etapie expansion buyout, czyli robimy takie inwestycje pomiędzy powiedzmy 100 do 500 milionów złotych per projekt inwestycyjny, czyli bardzo dużo. Jesteśmy, można powiedzieć, w takiej grupie czterech największych funduszy w regionie. Jesteśmy jedynym funduszem, który ma strategię cyfrową, czyli jakby tylko robimy inwestycje cyfrowe czy technologiczne. Tak jak mówiłem wcześniej, koncentrujemy się przede wszystkim na tym regionie Central Eastern Europe, tej północnej części, czyli te Polska, Czechy, Słowacja, kraje bałtyckie, Węgry. Tam mamy też to bardzo dobre doświadczenia inwestycyjne z tego regionu. No i te dwa takie dodatkowe regiony, czyli Southern Eastern Europe i region Central Europe, Western Central Europe, czyli Niemcy. A jakie to są firmy 100 do 500 milionów? To znaczy, co to znaczy expansion? Capital. Expansion Capital to są sytuacje, gdzie spółka dalej bardzo szybko rośnie. Powiedzmy, rośnie w granicach 40% plus, tak? Takiego CAGR-u, ale takiego CAGR-u, czyli wzrostu nie w jednym roku, tylko takiego liniowego. I jakby tam nie ma możliwości zrobienia buyoutu, nie? Ta spółka z reguły ląduje w rękach albo dużego stratega globalnego, albo dużego... Albo idzie na giełdę. Takim przykładem był iZettle, nie? Który został kupiony z naszego portfela przez PayPal. Nie? Czyli to są takie spółki i wtedy jest w zasadzie jedyna możliwość partycypacji przez fundusz private equity jest w formie właśnie takiego expansion capital, czyli wejścia tam na mniej lub bardziej istotny pakiet mniejszościowy. Tak? Ale pomóc spółce przyspieszyć albo utrzymać wzrost, tak? Wtedy rola funduszu private equity jest trochę bardziej pasywna, tak? To nie jest, on jest ciągle wtedy aktywnym inwestorem finansowym, który poprzez, nie wiem, kontakty, relacje, doświadczenia dodaje jakąś specyficzną wartość, nie wiem, związaną z ekspansją geograficzną, związaną z jakimś adresowaniem specyficznego zagadnienia jakby rozwojowego dla tej spółki. Nie jest to taka rola, jaką się ma w przypadku venture. Wykupu. Znaczy, I wykupu, tak. Znaczy, to jest inny etap rozwoju, bo to jest taki... Zostawmy venture, bo zabłądzimy. To jest jakby inny, już inny, to jest taki venture 5 lat później, 10 lat później, nie? Więc to jest jakby to. Jeżeli chodzi o buyout, no to ta rola jest to rola właściciela czy współwłaściciela biznesu, gdzie się jakby współodpowiada lub odpowiada za ten biznes, tak, razem z pozostałymi partnerami. I to są jakby te dwie sytuacje, na którym się przyglądamy. No, takim przykładem inwestycji Expansion Capital była inwestycja, która się wydarzyła w ostatnim roku w Rohlik czeski. To był taki czeski Frisco. Myśmy akurat tam też próbowali naszych sił. No, aukcję wygrał Partek francuski, to jest taki fundusz właśnie Expansion Capital. Stał się tam inwestorem, zainwestowali chyba 100 milionów euro łącznie w konsorcjum. I to jest taki klasyczny przykład Expansion Capital, jeżeli chodzi o taki przykład. No też pewnie obecne rundy Doc Planera to też jest Expansion Capital. Tak? I biznes dobrze sobie radzi, rośnie, potrzebuje kapitału, żeby kontynuować tą trajektorię wzrostu, którą ma. Tak, z reguły albo na akwizycję, albo na CAPEX, albo na nakłady czasami związane z akwizycją klienta. To są jakby takie
takie zagadnienia. My też szukamy takiego elementu cross-borderowego w naszych inwestycjach. To też jest coś, z czym się dobrze czujemy. My z reguły żeśmy produkowali tak zwane regionalne czempiony, czyli spółki, mm-hmm. które działały w całym regionie Europy Centralnej i Wschodniej i były kupowane przez strategów albo wchodziły na giełdę jako taki regionalny lider swojego rynku. Więc też jakby to jest też nasza ulubiona sytuacja, gdzie mamy powiedzmy ekspansję międzynarodową spółki, tak? Albo na region Central Eastern Europe, albo na region paneuropejski. No i sektorowo to są te cztery segmenty rynku, czyli SaaS, fintech, insurtech, e-commerce, marketplace i infrastruktura cyfrowa. To są, gdzie najbardziej wierzymy pewnie w tej chwili w perspektywy tego rynku SaaS-owego i w to, że fintech i insurtech tak mocno się rozwinie w regionie Central Eastern Europe, jak się rozwinął w Europie Zachodniej. A po co MCI jest ciągle na giełdzie? Ty jesteś dominującym akcjonariuszem w tej chwili. Jaka jest wartość tego, że MCI jest notowaną spółką? Dominującym, zawsze byłem dużym akcjonariuszem, bo jakby... Przepraszam, dominującym złe słowo. Chodziło mi o dużym. Na starcie MCI ja miałem 100%, jakby potem jakby po tej rundzie i po wejściu na giełdę miałem około 50%. W tej chwili MCI Management posiada 77% akcji MCI Capital S.A. Jesteśmy 22 lata na giełdzie. Uważamy, że jest to jakby ważny element naszej strategii, począwszy od komunikacji poprzez jakby zarządzanie płynnością. Wraca ta moda na publicznie notowane fundusze private equity. To jakby był moment, kiedy to było trochę kwestionowane przez branżę, że czy fundusze private equity powinny być publiczne czy prywatne. Mieliśmy teraz wejście EQT na giełdę, tak, są bardzo dobre notowania funduszy notowanych na giełdzie teraz, jakby one z reguły sięgają, one są w tej chwili notowane z premią do NAV-u, tak, jakby też w naszym przypadku my ciągle mamy dyskont od NAV-u, ale one też się istotnie zmniejszyło. Myślę, że tutaj były, po prostu Polska miała taki okres 5 lat problemu z giełdą. On się gdzieś skończył w zeszłym roku, czy tam 2 lata temu, ale był taki okres bardzo słabej giełdy w Polsce. Nie? I teraz a to jakby... wynikało też ze zmiany prawodawstwa, gdzie to wynikało... fundusze emerytalne przestały inwestować i tak dalej. Tak? Fundusze emerytalne dużo się zmniejszały aktywność, nie było chyba zagranicznego inwestora w regionie. Były bardzo dobre wyniki, były na giełdach amerykańskich, Europie Zachodniej, więc ten kapitał tam się przenosił. Inwestor, myślę, detaliczny też uciekł z giełdy, miał złe wyniki, więc był taki rzeczywiście bardzo trudny moment dla polskiej giełdy, że ta giełda przeszła taki chyba największy moment bessy swojej historii. No i myślę, że od 2 lat ona jest w takiej trendzie odbudowy, i ponieważ ta bessa trwała bardzo długo, ja myślę, że też ta taka może nie agresywna hossa, ale ta hossa będzie trwała długo, więc też liczę na to, że byśmy przez moment rozważali tak zwany dual listing czy relisting nawet na inną giełdę. Myśleliśmy o tym, może rozważać to, ja się zastanawiam, czy komunikatu giełdowego nie powinno udzielić, nie? Ale myśleliśmy, jakby bo jakby są giełdy, gdzie jest, bo my jesteśmy jedynym funduszem notowanym na giełdzie. W sensie w Warszawie. W Warszawie, takim jakby. Więc są giełdy w Wiedniu, w Frankfurcie, w Sztokholmie, w Londynie, w Amsterdamie, gdzie tego typu podmiotów jest dużo więcej, więc jakby też zastanowiliśmy się, czy po prostu gdybyśmy się tam pojawili i byli benchmarkowani po prostu z innymi podmiotami, to by nie wpłynęło pozytywnie na nasze notowania, no ale na ten moment jakby wierzę w to, że jakby ten wzrost aktywności inwestorskiej na polskiej giełdzie i też globalnie, bo tu też jakby dużo globalnych inwestorów zaczęło się przyglądać tej giełdzie w Warszawie, to wszystko spowoduje, że jakby te nasze notowania też MCI powinny się zachowywać podobnie, jak zachowują się notowania tego typu funduszy z tego typu wynikami na innych rynkach giełdowych. Tomku, jest taki moment w audycji Zaprojektuj swoje życie, że zadajemy podobne pytania naszym gościom, żeby trochę ich lepiej poznać. To są trudne pytania, jak mówią nasi goście, więc spróbujemy. Dobrze? Proszę bardzo. Tak. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu? No to na pewno jest moja rodzina, tak. Znaczy, to jest najlepsza rodzina, znaczy to jest najlepsza decyzja. Znaczy, moje dzieci i moja rodzina to są najlepsze decyzje, jakie można podjąć w życiu. Znaczy. A co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu? To nie jest jeden element. Znaczy, myślę, że to są zarówno jakby radość, którą się czerpie z udanego życia rodzinnego, z udanych wyników sportowych, znaczy no, jakby takie skończenie Ironmana pełnego to jest. To jest dużo dopaminy, tak? To jest dużo wysiłku długiego. Fajny skitur, zjazd narciarski, dobra transakcja. Także to... Ciekawy miks. I to tak u ciebie się miksuje? Tak. Myślę, że gdybym miał tylko jedno, to byłoby to... Myślę, że to musi dobrze mieć... Taki zbilansowany, tak, to nie można mieć, nie można być monochromatycznym, nie?
Jak wygląda twój typowy dzień? No staram się zrobić sport rano i staram się robić sport wieczorem. Tak. A co to jest rano? To zależy od geografii. Okej. Ale powiedzmy, w Warszawie to może być... To kiedyś była 6 rano, nie? To były dobre czasy. Mhm. Chciałbym do tego wrócić, teraz już się nie chcę o 6 rano. Tym bardziej, jak się ma małe dzieci, to jest dużo trudniej, prawda? Kiedyś pamiętam, byliśmy na 20-leciu naszego partnera, koinwestora. I była taka duża kolacja z winem i tam do drugiej, pierwszej nad ranem, myśmy o 5 rano wstali, zaczęli biegać w Poznaniu. To było trudne biegać i to był listopad był, nie? To tak zimno, mm-hmm. niefajnie, trochę deszcz siąpił. Nie? I teraz już jest coraz trudniej stać o tej 5, 6. O kurczę, teraz bym, to było kilka lat temu, teraz nie wiem, czy bym to zrobił, nie? Znaczy nie, stać o 6 to jeszcze dam radę, nie? Tylko nie wiem, czy po tego typu kolacji jakby byłbym w stanie rano zrobić trening biegowy, nie? Żeby mi się chciało, nie? To jest jakby ten, ale nie, no sport rano, sport wieczorem, to jest dobre, to jest dobry zestaw, nie? I pracujesz z biura, z domu, miksujesz to? Jak to w tej chwili wygląda? Miksuję, także jakby mi się najlepiej w ogóle pracuje w samolocie, to znaczy ja mam tak, bo ja jesteś, jestem bardzo... masz wyłączenie wszystkich? Ja nie wiem, o co chodzi, po prostu 2-3 godziny, mam bardzo intensywny wtedy sposób przetwarzania informacji, jestem w stanie dużo maili przetworzyć i jakby także jakby zawsze byłem jakby wskakiwałem na taką dużą intensywność pracy, jak może tam nic innego nie można robić, po prostu samolocie nikt nie przeszkadza specjalnie, po prostu stewardesy, więc. A jak się uczysz? Na bazie własnych doświadczeń, na bazie dużo konferencji, tak, dużo case'ów, analiz, trochę raportów, tak. Kiedyś bardzo dużo konferencji robiłem, to było tak, no myślę, że to mi bardzo pomogło, znaczy dużo wiedzy. Bo to rozszerza bardzo horyzont. Dużo wiedzy, zarówno, no bo skądś trzeba było tę wiedzę czerpać, no ja byłem akurat i w przypadku MCI, i w przypadku JTT, to było tak, że ja byłem pionierem, nie, znaczy w sensie nie było to bardzo... I to nawet nie było w książkach tego, co było na konferencjach, bo to dopiero później się pisało, prawda? No to dużo nie było w książkach, znaczy no, JTT to generalne zarządzanie było w książkach, natomiast branża IT też wtedy powstawała, tak, więc to były takie początki. Więc konferencje, konkurencje. A z tych konferencji, które były, to co? Bo od Burning Mana do DLD i wszystko po środku, prawda? Nie, to Davos też jest South ciekawy. South by Southwest, tak? Słucham? South by Southwest, to dużo takich rzeczy robiłeś. To nie do końca jest konferencja, prawda? To jest doświadczenie. Ta konferencja to bardziej doświadczenie. Znaczy nie, na akurat Burning Man, to jest, tam jest bardzo dużo właśnie sektora private equity, tak? Sektora, tak, venture capital, sektora tych, no są te wszystkie kultowe postacie branży technologicznej, nie? Wszyscy tam. I można normalnie porozmawiać. Czy bohaterowie, no nie zawsze, nie? Ale trzeba próbować. Trzeba próbować, nie? Jakby nie jest to niemożliwe, tak? Ja przynajmniej z jedną kultową rozmową osobą z branży, z tej naszej branży, tych wielkich bogów branży digital miałem okazję to zrobić. Myślę, że nie powinienem wymieniać. Dobrze. Także to jest ten, ale tak już konkretnie rzecz biorąc, znaczy takie bardziej techniczne, no to my mamy bardzo dużo konferencji private equity, ja w sumie jestem pewnie z 5, 6, 7 konferencji rocznie robię private equity teraz. Dużo takich skoncentrowanych na sektorze digital i technology, gdzie też bardzo dużo jakby wiedzy można przyswajać i wymienić informacjami. Nie latasz teraz, już. Teraz, nie wideo, latasz i, teraz już. I teraz jakby nastąpiła ta zmiana tych wideokonferencji, czyli znaczy zmienia się format, że jest coraz więcej wideokonferencji, więc to też jest fajne, bo to jakby umożliwia jeszcze większy udział. No ale nie masz tego wszystkiego, co za kulisami się działo, tak? Tego mieszania się tak, znaczy, i tak dalej. Znaczy taka nieformalna wymiana informacji, to oczywiście znika, tak? No to jest bardziej sformalizowana wymiana informacji, tak? Nie latasz już tyle, więc ta praca tak się nie dzieje. Czy powracasz do lotów? Bo pandemia jednak zatrzymała podróżowanie niesamowicie. Tak. Znaczy taki rzeczywiście rok czasu, czy półtorej roku czasu można było odpocząć, odzwyczaić się od latania, więc jakby teraz te powrót do latania jest... Ja miałem czasami tygodnie, gdzie 3 razy latałem, nie? Pamiętam raz miałem taki przylot chyba w lutym przed COVID-em, gdzie leciałem rano do Genewy, to leciałem, akurat miałem w Genewie Investors Meetings, a tam lecieli akurat, leciała cała grupa Polaków na Davos, więc dużo rozmów przed wylotem, w czasie lotu, bo to była ciekawa grupa. Tam miałem wczesny lunch, czy późne śniadanie z inwestorami, potem w Frankfurcie późny lunch z inwestorami i potem jeszcze w kolację z grupą innych inwestorów w Londynie, więc
taki że trójkąt. Tak powiem, raz, dwa, trzy. To jest logistycznie trudno ogarnąć. Nie wiem, czy bym chciał wracać do tego typu intensywności. A teraz można to zdalnie zrobić, prawda? Teraz to można zdalnie zrobić. To chyba jest, to jest bardzo efektywne. Znaczy, my też bardzo dużo żeśmy latali na rady nadzorcze, nie? I to jest, to bardzo dużo czasu konsumowało, te przeloty, bo to rzadko kiedy można w jeden dzień obsłużyć. Mhm. Londyn ciężko. Mi się udawało w jeden dzień Londyn obsłużyć z Warszawy, natomiast to nie jest proste. Sam dojazd. Tak, szczególnie dłuższa rada nadzorcza, to jest trudne, żeby w jeden dzień to zrobić, więc to są z reguły dwa dni, to są dużo takie straty czasu, które się ma na tych delegacjach, nie? Więc jakby, jeżeli to można zrobić wideo po prostu i jakby ograniczać te takie fizyczne spotkania, to jest na pewno efektywne, nie? Mhm. Także to jest duże odkrycie, które przyniósł COVID, że można przejść i też wtedy człowiek jest bardziej wypoczęty, może się lepiej skupić na... Ja zauważam, że jestem bardziej skoncentrowany na radach nadzorczych, które są zdalnie, niż na takich, gdzie jestem, bo jak gdzie jestem, to mnie tak. dużo rozproszeń Natomiast jest. W związku z tym, że jesteśmy bardziej skoncentrowani, to bardziej nas wyczerpuje. Tak, nie? To znaczy jakby ja zauważyłem to, że po prostu jakby 8 godzin pracy video call, no to ja byłem strzępem, jestem strzępem. Strzępem człowieka po prostu. Tak. W sensie poziom zmęczenia psychicznego, szczególnie jak się przeskakiwało Z tematu na temat. 400 kilometrów obok, 300 kilometrów obok, tak dalej. Po prostu ten poziom energii był straszny, nie? Czy jest coś, co mógłbyś przestać teraz robić, co by poprawiło twoje samopoczucie lub spowodowało twój rozwój? Dużo tych rzeczy zrobiłem właśnie w tym okresie covidowym. To znaczy właśnie ten COVID dał takie uspokojenie i jakby to pozwolił się tak jakby trochę zatrzymać, spojrzeć jakby okej, to wycinamy, tego nie robimy i tak dalej. Więc takie, można powiedzieć, takie uporządkowanie aktywności, to był ten okres lockdownu w Polsce, nie? Q2, 2020 chyba, tak? To był taki moment, gdzie jakby to wszystko tak mocno wyhamowało, nie? I był taki moment, jakby co jeszcze można wyrzucić, co jest niepotrzebne, nie? Z tego wszystkiego. Więc wydaje mi się, że na ten moment raczej jestem taki zoptymalizowany, tak? W sensie staram się nie robić... No, ostatnio słyszałem ciekawą opinię, że jest mniej kolacji. Biznesowych i prywatnych? Prywatnych, tak. No, taki feedback od kolegi dostałem, że jakby po prostu jakby mniej kolacji. No, czasami... Ale to chodzi o kalorie, czy chodzi o czas, czy chodzi o interakcję? No to akurat chodziło, to była uwaga do życia sportowego, nie? Aha, okej. Czyli mniej czasu na sport. Jak chcesz poprawić swoje wyniki w sporcie, to musisz jednak, wiesz... Zrezygnować. Jakby mniej to... Bo to wiadomo, no to jest tak, że... To są różne sfery życia i jakby różne elementy tego życia adresują różne te sfery życia. No, mniej czasu z rodziną nie przełoży się na poprawę relacji z rodziną czy z dziećmi. Mm-hmm. Nie? To wręcz odwrotnie. Nie? Więc... A mniej kolacji z przyjaciółmi nie poprawi się na relacje z przyjaciółmi, tak. Ale może poprawić się na wyniki. Tak, sportowe, więc ja kiedyś bardzo intensywnie robiłem, bardzo dużo właśnie sportu i te góry robiłem, to wtedy miałem relatywnie dużo mniej życia socjalnego. Nie? Mm-hmm. No i to wszyscy uważali, że jestem jakiś taki samotnik, a ja miałem super pasję górską po prostu i to było fajne. Czy nie byłeś samotnikiem, tylko życie społeczne nie było tak ważne jak ta pasja. Tak, więc jakby to jakby to wszystko jakby jest relatywne, nie? To jest kwestia jakby gdzie się koncentrujemy, więc... Czyli to balansujesz, integrujesz tak jak masz potrzeby wewnętrzne? Czy tego nie projektujesz? To się po prostu dzieje? Czy ja to projektuję? No pewnie to projektuję, czy to jest podświadome, czy to jest świadome. To jest tak, że mi się wydaje, że ktoś ma bardzo dużo zebranego doświadczenia, no to nawet takie to projektowanie odbywa się podświadomie po prostu. Są takie procesy, które... Na przykład dużo problemów ja rozwiązuję biegając czy w śnie, tak? Mhm. Ten mózg przetwarza te dane, czasami podświadomie i wygeneruje rozwiązanie. I budzisz się z pomysłem, tak? Tak, rozwiązanie problemu, nie? Więc to czasami bardzo intensywne problemy kreują po prostu... Znaczy jakoś tak generuje po prostu potem rozwiązania, nie? To tak to działa. Znaczy zebrane doświadczenie, proces analityczny skutkuje rozwiązaniem, nie? Więc... Jaką masz supermoc? W sensie watów na rowerze, czy... Tu jestem słaby. Tutaj sportowca. Patrzę, jak patrzę. Nie, patrzę. Ostatnio jeździłem na rowerze z mistrzem Polski i z mistrzem świata, który też jest z Polski, nie? To w... To nagle nie poczułeś się, że masz supermoc, tak? Współczułem im po prostu, że... Że z tobą muszą jechać? Że muszą ze mną jechać, nie? To było do tego pod górkę, więc... Ale taką życiową, nie sportową. Nie? Ja śmiem twierdzić, że moją supermocą jest zadawanie trudnych i wnikliwych pytań. Na przykład. To jeżeli miałbym cię jakoś zdefiniować supermocą, to co myślę, by to było? Myślę, że jestem racjonalny i analityczny w moich działaniach i w moim funkcjonowaniu, tak? Jakby taki w związku z tym przewidywalny po prostu, tak? To jest chyba taki jakby racjonalny, analityczny.
Trzy rzeczy, które chciałbyś robić za 3 lata, to? Pewnie spędzać trochę więcej czasu z dziećmi, szczerze, no bo to jest tutaj... To ważne. Mogą mieć do mnie pretensje momentami, więc jakby... Więc to jest... To chciałbym. To chciałbym... To jest trudny cel i może się nie udać, natomiast chciałbym w końcu wylądować na tej Konie. To jest taka osławiona Mekka dla tych ludzi, którzy robią Ironmana, tylko to jest dosyć trudne, więc nie wiem, czy to za 3 lata się uda. Myślę, że to jest bardziej za 5 lat. I w zakresie MCA postawiliśmy sobie też takie ambitne cele, po prostu dojścia do 1 miliarda euro aktywów. To bardzo ambitne. Bardzo, no, w tej chwili jesteśmy, powiedzmy, w 60-70% tej drogi. Mm-hmm. To nie jest niemożliwe, to jest ambitny cel, ale nie jest niemożliwe, tak, że trzeba stawiać ambitne cele, no bo nawet jak się zrealizuje nie w 100%, no to tak czy siak jakby dobrze postawione cele jakby są też jakby zwiększają ten poziom energii. Oczywiście one nie mogą być oderwane od realiów, no bo wtedy są bezwartościowe, nie? Więc to są takie 3 cele, które mam. Utrzymać pozycję lidera, jeżeli chodzi o bycie takim digital private equity tutaj w regionie CE, licząc na to, że właśnie CE stanie się takim Silicon Valley tutaj Europy, zwiększyć kapitalizację funduszu do 1 miliarda euro, i w sensie aktywów pod zarządzaniem i jakby w tej sferze prywatnej. Utrzymać balans. Utrzymać balans. Nie spać z liny, to dość ważne. Książka która? Znaczy teraz koło mojego łóżka stoi książka Sun Tzu z tymi opowieściami, które mam zamiar przeczytać. To pamiętam, tak. Bo to kiedy czytałem, czytałem to 20 lat temu i chciałem to ponownie przeczytać. Ale to stoi i czeka. To ja mogę dać ci taki tip a propos Sun Tzu. Ona lepiej działa na biurku niż koło łóżka. Na biurku. Ale na biurku jestem ciągle na tym wideokolach. Okay. I odpowiadam, to nie ma szans, nie? To jest jakby jak ja jestem przy biurku, to ja pracuję. To nie masz przerwy. Tak, ja pracuję, to nie ma tak. Więc to jedyna szansa jest w samolocie albo w tym. Czytałem wywiady z tym. To bardzo fajna książka była. Czytałem wywiady tego szefa Carlyle. Mhm. Bardzo fajne. Ci liderzy tam w różnych sferach życia, te ci liderzy. I trzecia chyba tak, teraz przypominam to. To jest, to była też taka, były 3 tomy tego, to były taki historia ludzkości. Harari? Chyba tak. Homo sapiens, Homo Deus, tak. 21 lekcji na XXI wiek. Tak, fajnie, to bardzo ciekawie się czytało. To jakby, znaczy, mi nie jest łatwo czytać książki, bo ja po prostu jestem, non-stop coś czytam, po prostu prezentacje czy jakieś zestawienia, więc jeżeli książki są długą formą. Jeżeli mam coś czytać, po prostu to naprawdę musi być dobre, tak? To wolę raczej treść wideo, czy jakby łatwiej mi przyswajać treści wideo niż treści czytane. Więc jakby jak już czytam, to naprawdę to musi mnie jakoś tak wciągnąć. I te 3 rzeczy, te 2, czy to mnie wciągnęły. No i super czytało mi się KKR, tą historię KKR, tam Barbarians at the Gate, nie? To była, ale to już dużo, to dużo jest wcześniej. Klasyk. To są klasyk. Takie 3 rzeczy, które... Tomku, ostatnie pytanie do ciebie. Co chciałbyś, żeby widzowie i słuchacze audycji Zaprojektuj swoje życie zapamiętali z tej rozmowy? Myślę, że ważne dla sukcesu zawodowego jest stawianie sobie celi po prostu i taka konsekwencja w ich realizacji. I też jakby dobry współpraca, znaczy jakby z właściwymi ludźmi. To są jakby takie trzy elementy chyba, tak? Ludzie, cele i konsekwencja, nie? W tej kolejności nawet, nie? Ludzie, cele i konsekwencja, nie? Jakby to jest to, jeżeli chodzi... I ważny jest balans, nie? Że jakby wydaje mi się, że jest bardzo ryzykowne, jeżeli ktoś by chciał funkcjonować tylko w jednej sferze, nie? Ta sfera musi być jakby zdywersyfikowana, w sensie musi być ten balans w życiu, nie? I to jakby to są takie chyba 2 elementy. Jeżeli mogę się w ogóle wypowiadać, no bo to... Nie? Podsumowujesz tę rozmowę, to jest okej. Okay. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję wam i jak co czwartek o 16:00 zapraszam do audycji Zaprojektuj swoje życie.